Dzień dobry, witam Państwa w studiu wyborczym. Dzisiaj moim gościem jest pani Monika Borek, związana z Ostrowieckim Szpitalem zawodowo, kierownik ZOL-u, pracownik SOR-u i wykładowca akademicki szkoląca pielęgniarki. Witam w studiu, dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią. Tak to jest, że w wyborach samorządowych jednym z czołowych haseł jest hasło zdrowie, szeroko pojmowane, a nikt chyba lepiej od Pani nie wie, w jakiej kondycji zdrowotnej są mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego. Rozmawiamy o upływającej kadencji samorządowej i o tej przyszłej, ponieważ kandyduje Pani do Rady Powiatu Ostrowieckiego i w Pani programie wyborczym również dużo kwestii dotyczących zdrowia. Pani Moniko, czy samorząd faktycznie powinien zajmować się tym zdrowiem, czy dotychczas wystarczająco się zajmował, czy jest jeszcze przestrzeń do zrobienia? Jak to wygląda z Pani perspektywy? Oczywiście, powiem tak, zdrowie jest wartością nadrzędną i o to musimy pamiętać, bo dotyczy ono każdego z nas i możemy mieć wiele celów, które sobie w życiu stawiamy, natomiast jeżeli nie będzie zdrowia, to te cele po prostu nie będą zrealizowane, osiągnięte i to zdrowie jest mi ważne nie tylko osobiście, tak jak każdemu z nas, ale również zawodowo, dlatego że jestem tutaj, jak powiedzmy, czynną pielęgniarką, od 2 lat kierownikiem ZOL-u i też wykładowcą akademickim. Samorząd ma swój, koalicja Tak dla Samorządu, w ramach której ja również kandyduję jako radna powiatowa, ma swój program Tak dla Zdrowia, w którym głównie stawia na profilaktykę. Profilaktyka, która jest właśnie takim bardzo ważnym elementem, bo zawsze mówimy, lepiej zapobiegać niż leczyć. I tak, to jest prawda i to jest głównie program skierowany na tą profilaktykę pierwszorzędową, tą prewencję chorób. Program skierowany do każdej grupy wiekowej, począwszy od najmłodszych, bo tutaj też program uwzględnia poród bez bólu, tak, czyli przyszłe młode mamy. Dzieciaczki, czyli profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia 6 w 1, szczepienia przeciwko meningokokom. I ta akcja już profilaktyczna trwa nie od dziś, więc wiele naszych samorządowców, którzy w tą profilaktykę są zaangażowani i ta profilaktyka trwa. Nie dla nowotworów, gdzie również tutaj akcja, która skierowana jest na prewencję chorób nowotworowych u dzieci. Także możemy powiedzieć, że ta część profilaktyczna jest realizowana i możemy się spierać, czy dobrze, czy nie, czy to teraz jest kampania, czy ta akcja już trwa. Nie są to działania przedkampanijne, tylko rzeczywiście ta akcja trwa. Oczywiście jest wiele rzeczy jeszcze do zrobienia, bo mamy seniorów i tutaj kierunkowane działania dla naszych seniorów. Ja tutaj też w swoim jakby takim programie wyborczym też postawiłam sobie cele, tak jak już mówiłam, środowiskowe domy dzienne pobytów seniorów, bo będąc od 2 lat kierownikiem ZOL-u, ja spotykam się często z dramatami ludzkimi. My sobie z tego nie zdajemy często sprawy. Przechodzimy obok naszych sąsiadów, znajomych, nawet nie mając pojęcia o tym, z jakimi problemami ludzie się w tym zakresie borykają, kiedy nagle osoby, które do tej pory były sprawne, mama, tata, babcia, dziadek, na skutek tych chorób, które są nagłymi chorobami, na przykład udar, które powodują niepełnosprawność, urazy, te osoby stają się niewydolne ruchowo, nie są samodzielne, nie mają zdolności samoopieki, a rodzina czy osoby, które się opiekują, pracują. I co w takiej sytuacji? Zrezygnować z pracy? No, to są takie dramaty ludzkie, z którymi się spotykam na co dzień i uważam, że ten cel, który sobie postawiłam, czyli właśnie rozwinięcie takiego domu środowiskowego, dziennego dla seniorów, jest ważną rzeczą, żeby właśnie tym osobom podczas nieobecności rodziny zapewnić opiekę, profesjonalną opiekę, kompleksową opiekę, dlatego że właśnie ona taka by była. Zresztą też ustawa, która teraz weszła, senior 75+, też ukierunkowana jest właśnie na takie działania. To jest jeden z moich elementów mojej kampanii wyborczej, gdzie właśnie taki cel sobie postawiłam. Drugim bardzo ważnym elementem to jest poradnia leczenia bólu. Ona kiedyś w Ostrowcu funkcjonowała. W naszym województwie funkcjonuje, w Czerwonej Górze i w Kielcach. Natomiast też niestety nasze życie, tryb naszego życia powoduje, że bardzo często u ludzi występuje tak zwany ból przewlekły, który sam w sobie jest chorobą. I kompleksowa opieka nad takimi osobami również jest bardzo ważna, bo to nie powinno być na zasadzie wezmę lek przeciwbólowy, który nie zawsze pomoże. Część tych obowiązków jest
Oczywiście realizowana przez lekarzy POZ-u, ale taka kompleksowa opieka nad osobami z bólem przewlekłym też jest bardzo ważna i ja te problemy też widzę, bo często te osoby z tym bólem przewlekłym wtedy, kiedy już nie mogą wytrzymać, zgłaszają się na SOR. Natomiast doraźna pomoc, no niestety tutaj nie pomoże. I to są takie realne problemy, które ja akurat widzę i które sobie postawiłam za cel, że chciałabym po prostu w tym kierunku moje działania ukierunkować. Natomiast profilaktyka bardzo, bardzo ważna i działanie edukacyjne w tym zakresie, w zakresie edukacji zdrowotnej również bardzo ważne i my je realizujemy też z naszymi studentami, gdzie ja angażuję studentów właśnie do takich działań profilaktycznych, żeby studenci edukowali, też działali w ramach prewencji, czyli pomiary parametrów życiowych, glukoza, cholesterol i ukierunkowali naszych mieszkańców w przypadku, kiedy te parametry są nieprawidłowe, co dalej. Bo często mieszkańcy borykają się właśnie, co dalej mają zrobić, gdzie mają się udać. I tutaj ta edukacja zdrowotna w tym kierunku jest bardzo, bardzo ważna. W tych programach staram się też przeanalizować ostatnią, upływającą, bardzo długą kadencję, ponad pięcioletnią. Sztandarowym tutaj punktem dla zarządu powiatu było wyprowadzenie na prostą szpitala. Dzisiaj już wiemy, że ten ponad 16-milionowy dług był znacznym obciążeniem. Czy w tej kwestii zauważyła Pani jakieś zmiany i czy w swoim programie, jeśli zostanie Pani radną powiatową, widzi Pani jeszcze szansę na to, żeby było lepiej, żebyśmy mieli większą dostępność do lekarzy specjalistów, żebyśmy mieli lepsze doposażenie? Mamy lądowisko, mamy wyremontowany SOR, jest w planie dobudowa szpitala. Czy faktycznie to są takie inwestycje, które przynoszą realną korzyść pacjentom i to oddłużenie szpitala, bo teraz obiegła informacja, że szpital wyszedł na plus, czy to oddłużenie odbyło się kosztem pacjentów? Drodzy Państwo, ja w szpitalu ostrowieckim pracuję 22 lata i tak naprawdę ja obserwuję na przestrzeni lat, jak ten szpital się zmieniał. Wszyscy pamiętamy problemy dawnego SOR-u, który był mały, ciasny, gdzie nie było poczekalni, gdzie pacjenci często musieli stać, bo nawet nie mieliśmy już krzeseł, żeby nie mieliśmy gdzie tych krzeseł ustawiać. Więc ja wiem, że nie wszyscy doceniają to, co się dzieje w szpitalu i jakoś tak jesteśmy nauczeni narzekać, tak? Widzimy same minusy, ale starajmy się też dostrzegać te pozytywne zmiany, jakie w tym szpitalu zachodzą. Nowy, przestronny SOR. Duży, przestronny SOR z lądowiskiem dla śmigłowców, bardzo ważne, gdzie mamy lepszy dostęp do tej pierwszej pomocy, gdzie pacjenci, którzy wymagają natychmiastowego transportu w stanie zagrożenia życia do ośrodków o wyższej referencyjności, na pewno czas tego transportu się skraca właśnie dzięki temu lądowisku dla śmigłowców ratunkowych. Mamy całą sieć poradni, gdzie jeszcze powiedzmy 5 lat, 4 lata temu tych poradni po prostu nie było i to jest ten większy dostęp do specjalistów. 16 poradni specjalistycznych, z których mogą korzystać pacjenci. Te poradnie cały czas otwierają się nowe, tak? Poradnia kardiologiczna, poradnia nefrologiczna. To są bardzo ważne elementy. Wprowadzono również w naszym szpitalu możliwości pobierania narządów do przeszczepu, tak? Też przeszczepy w zakresie u pacjentów dializowanych, tak? Więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić i z których powinniśmy sobie zdawać sprawę. Nie odbywało się to kosztem pacjentów, absolutnie. Teraz też remont kolejnych oddziałów, gdzie nie zamykamy oddziału na czas remontu, tylko dalej oddział funkcjonuje powiedzmy w innym miejscu, natomiast cały czas pacjentów przyjmuje i cały czas pacjentów leczy. Tutaj no, bardzo duża zasługa oczywiście starostwa powiatowego i też zarządzania, czyli kadry zarządzające, czyli pan dyrektor Dumulec, który no tutaj jako lekarz, on po prostu też zna te realne potrzeby naszego szpitala. Ja od 2 lat jestem kierownikiem ZOL-u i myślę, że ten ZOL też się zmienił i to też jest zauważalne. Wielu mieszkańców, którzy wcześniej mieli pensjonariuszy
na Zolu, hospitalizowali na Zolu, wyrażają się pozytywnie. No, został odremontowany, nowoczesna łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Tutaj w tym zakresie też ja jako kierownik Zolu chciałabym w przyszłości stworzyć taki ogródek dla tych pacjentów, żeby oni mogli z tego oddziału wyjść na przykład w słoneczne dni, żeby terapia zajęciowa, która jest bardzo dobrze prowadzona, żeby również była prowadzona w tych warunkach takich, nie tylko w ramkach oddziału, ale właśnie altana, ławka, ławeczki dla pacjentów. Mamy tam takie możliwości, więc też będę dążyła do tego, aby to zostało zrealizowane. Szpital na przestrzeni lat się zmienia na plus dla pacjenta. Jest doposażany w coraz nowocześniejszy sprzęt. Teraz doposażenie bloku operacyjnego, wiele się na ten temat mówiło. Także to są bardzo ważne elementy, które mają służyć właśnie naszym mieszkańcom. Celowo poprosiłam Panią jako pracownika szpitala o podsumowanie tej kadencji samorządowej, bo tak jak powiedziałam, w tych programach wyborczych u wielu kandydatów, u wielu ugrupowań, to zdrowie jest w pierwszej trójce. Wszyscy chcemy stawiać na inwestycje, zatrzymać w Ostrowcu ludzi młodych, przyciągać ludzi młodych i właśnie to zdrowie. Powiedziała Pani, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Pojedynczy radny podobno niewiele może, ale może być lobbystą i może być też łącznikiem, moim zdaniem, pomiędzy kadrą szpitala, bo wiemy, że przez wiele lat problemy z kadrą, brakiem lekarzy, brakiem pielęgniarek były niewykluczone, że też trzeba podejmować kroki. Tu widzi Pani jakąś swoją rolę? Drodzy Państwo, no ustawa, która zwiększyła uposażenie dla pielęgniarek, zrobiła dużo, dlatego że zwiększone zainteresowanie studentów pielęgniarstwa właśnie tym zawodem. Ja już mówiłam wielokrotnie u Pani redaktor w studio, że tak naprawdę wiemy dobrze, że to pielęgniarstwo jest zawodem deficytowym, ale coraz więcej chętnych, którzy chcą się w tym kierunku kształcić i to jest bardzo ważne. Też nie są to tylko jakieś obietnice, ale rzeczywiście wiele szpitali boryka się ze sprostowaniem tych wymogów tej ustawy. U nas załoga, zespół pielęgniarski te pieniądze rzeczywiście otrzymał. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, my pracujemy, my mamy swoją misję, my mamy swoje powołanie, ale też ta satysfakcja z pomagania drugiego człowiekowi jest bardzo duża, osobista, zawodowa, ale też żyjemy w realnych czasach, więc te pensje też są ważne. I też bywają na to, że ten zawód stał się takim zawodem no, konkurencyjnym, tak? Że tych studentów mamy coraz więcej i coraz więcej osób kończy ten zawód, więc to też jest bardzo ważne. No a moją rolą to jest po prostu zachęcanie młodych studentów, młode panie, przyszłe panie pielęgniarki, pielęgniarzy do podjęcia tego trudu, do studiowania, wykształcenia na jak najwyższym poziomie, żeby studenci idąc do pracy już jako pielęgniarki nie bały się wkroczyć w ten zawód, były dobrze przygotowane i dobrze ten zawód, te zadania i role pielęgniarek realizowały. I taki cel też miałam jako wykładowca, jako dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i myślę, że będę go nadal realizowała, tak? Bo jest to moim priorytetem. No właśnie, spotykałyśmy się w tym studiu, rozmawiałyśmy o empatii w zawodzie pielęgniarek, ale rozmawiałyśmy także o Pani aktywności, o kontaktach na szczeblu ministerialnym i to z ministrami wszystkich kadencji bez względu na opcję rządzącą. Zatem zapytam, czy to lobby faktycznie jest potrzebne i czy ono może być skuteczne? Tak. Lobby jest potrzebne i to właśnie zarówno tutaj, jak mówimy już o mojej aktywności zawodowej, bo my to lobby podjęliśmy wspólnie z konsultantami wojewódzkimi z wszystkich województw w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, bo ja również drugą kadencję jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i wraz z panią konsultant krajową takie lobby podjęliśmy, dlatego że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ona jest z 2006 roku, my widzimy problemy tego ratownictwa medycznego, to się zmienia na przestrzeni lat i dbamy o to nasze środowisko, gdzie chcemy poszerzyć kompetencje pielęgniarek ratunkowych, bo często to są te pielęgniarki, które jakby to jest pierwszy kontakt pacjenta, prawda? SOR to jest pierwszy kontakt pacjenta i my te kompetencje uzyskujemy w czasie kształcenia specjalizacyjnego i chcemy je przełożyć na taki już grunt zawodowy. Dlatego też te spotkania takie eksperckie i z ministrami zdrowia i z przedstawicielami Ministerstwa Departamentu wcześniej
później pielęgniarek i położnych z Naczelną Radą, one są bardzo ważne, tak? Bo dbałość o właśnie o to środowisko pielęgniarskie, gdzie pielęgniarki mają coraz szersze kompetencje, żeby one były realne, jest bardzo, bardzo ważne. I można lobbować na rzecz środowiska, tak samo można lobbować na rzecz zdrowia właśnie w samorządzie. I ważne są cele, ale cele, pani redaktor, realne. No właśnie, o tych realnych celach, a nie hasłach, którymi jesteśmy w ostatnich tygodniach zalewani. Co jest takie realne w tej chwili dla Ostrowca Świętokrzyskiego, dla Ostrowieckiej Służby Zdrowia, dla ostrowieckich pielęgniarek, lekarzy, a także dla ostrowieckiego szpitala. Realne, co jest? Drodzy Państwo, ja zawsze mówię, że żeby stawiać sobie cele, trzeba znać realne problemy, prawda? Bo cel powinien być realny do zrealizowania. I oczywiście ja tutaj absolutnie nikomu nie umuję, bo każdy te cele może stawiać. Natomiast miejmy na to realny plan. Ja również interesuję się kandydatami z innych komitetów wyborczych i czytam programy i często czytam właśnie te programy, które dotyczą zdrowia i zawsze jakoś ciśnie mi się pytanie, w jaki sposób ten kandydat chciałby to osiągnąć, bo tak naprawdę na przykład hasło zróbmy nowoczesną pediatrię. Oczywiście tak, pediatria jest takim działem bardzo ważnym, bo to właśnie są malutkie dzieci, małe dzieci. A w Ostrowcu niestety, jeżeli jest problem, to często kończy się wyjazdem do Kielc czy do ościennych szpitali. Ale to nie wynika też z tego, że mamy złych pediatrów, tylko wynika to często z tego, że referencyjność w ośrodkach, mamy jedno centrum pediatrii w województwie, prawda? I są takie schorzenia, które rzeczywiście muszą być leczone na wyższym referencyjnym poziomie. Ja bym chciała poznać takie realne działania w tym zakresie, bo ja uważam, że szpital rozwija się i rozwija się bardzo dobrze i plany, które rozwoju są systematycznie realizowane i mam nadzieję, że zostaną zrealizowane, a determinacja jest duża, spowodują, że ten zakres świadczonych usług będzie coraz większy. Pediatria jest oddziałem, gdzie też personel pielęgniarski się dokształca i o tym bardzo dobrze wiem, dlatego że współpracujemy z pediatrią w ramach kształcenia pielęgniarek, więc wiem, że ten personel się dokształca. Wymiana pokoleniowa jest również. Natomiast jeżeli chodzi o personel lekarski, nie chciałam się wypowiadać, dlatego że myślę, że tutaj pani dyrektor do spraw lecznictwa powinna tutaj w tym zakresie się wypowiadać. Do tych tematów wrócimy. Ja tylko liczę, że wybory samorządowe 7 kwietnia, a po wyborach jest dzień, jest życie i zostaje szereg problemów i może warto wtedy usiąść ponad podziałami politycznymi do stołu, wysłuchać tych wszystkich pomysłów, postawić sobie cele i wspólnie je zrealizować, bo to wszystko jest, kolokwialnie powiem, dla dobra mieszkańców Ostrowca i powiatu ostrowieckiego. I ja zawsze mówię, że zdrowie powinno być ponad podziałami, że powinniśmy działać wspólnie na rzecz zdrowia i realizować realne cele, bo to jest ważne. Nie kłóćmy się, tylko po prostu siądźmy, ustalmy realny plan działania i po prostu systematycznie go realizujmy, dlatego że tak jak powiedziałam, społeczeństwo daje nam mandat zaufania. I za 5 lat nas tego mandatu zaufania będzie ponownie rozliczać. Więc miejmy to na uwadze. Dlatego też, tak jak powiedziałam, zdrowie, które jest mi najbliższe, ponad podziałami i wspólne działanie na rzecz dobra mieszkańców miasta i powiatu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem była dr Monika Borek. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo Państwu. Oczywiście, jeżeli Państwo zaufają mi, również proszę o głos. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję Państwu.